Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek z Żuraw vloguje i to jest kolejny odcinek z cyklu, w którym będę rozmawiał z wami, ewentualnie opowiadał wam o książkach, które uważam, że warto sobie przeczytać. A będę się skupiał przede wszystkim na książkach związanych z grami komputerowymi, czy też opartymi o gry komputerowe, czy mające jakiś związek z grami komputerowymi, żeby to miało jakiś związek z moim kanałem, z gamingiem jako takim. No i tutaj książką, którą chcę dzisiaj wam przedstawić, jest to książka napisana przez Drew Karpyszyna. Druga książka z uniwersum Mass Effect, z uniwersum jednej z moich ulubionych gier komputerowych ostatnich lat. I ta książka ma tytuł Podniesienie, Mass Effect Podniesienie. Książka została wydana przez wydawnictwo Fabryka Słów w roku 2010. Jest to, autorem tej książki jest, jak już mówiłem, Drew Karpyszyn i on jest był głównym scenarzystą firmy BioWare, odpowiedzialnej za takie gry jak właśnie trylogia Mass Effect czy Knights of the Old Republic, część pierwsza. Czyli Knights of the Old Republic chyba nie miało tytułu, a nawet jeśli miało, to nie pamiętam. I Knights of the Old Republic 2 Sith Lords, czyli gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zresztą Drew Karpyszyn był też autorem kilku książek z uniwersum właśnie Star Wars. Był autorem scenariusza właśnie do KOTORów. Tak w skrócie KOTORów, czyli The Knights of the Old Republic. I o czym jest ta książka? Bohaterem tej książki tak właściwie są dwie osoby. I pierwszą z nich jest Paul Grayson. Paul Grayson jest bohaterem tej książki, jak i też kolejny, o której będę mówił w swoim czasie. On jest zabójcą, płatnym zabójcą, najemnikiem, który pracuje dla organizacji Cerberus. Organizacji, która w świecie Mass Effect ma dosyć dużo do powiedzenia, ponieważ jest to ludzka organizacja rządzona przez takiego gościa, który się ukrywa pod pseudonimem Illusive Man. Na polski to zostało w polskiej wersji przetłumaczone na Człowieka Iluzję, co jest dosyć chyba kretyńskim tłumaczeniem, ale szczerze mówiąc nie wiem, jakie bym mógł lepsze wymyślić na miejscu tłumacza. Chyba iluzyjny człowiek może by było bardziej ciekawie, ale to mniejsza o tłumaczenie tego słowa. W każdym razie bohaterem tej książki jest właśnie płatny zabójca Paul Grayson oraz jego córka Gillian Grayson, która uczestniczy w programie rozwoju umiejętności biotycznych w tak zwanym właśnie programie Ascension, czyli Podniesienie. Jeżeli ktoś grał w gry Mass Effect, to kojarzy na pewno z pierwszej części takiego jednego z członków drużyny, Kaidan Alenko się on nazywał. On był właśnie biotykiem, który pochodził z tego programu Podniesienie. I tutaj właśnie te dwie osoby, Paul Grayson oraz jego córka Gillian, która uczestniczy w programie, jest bardzo silną biotyczką, jedną chyba z najpotężniejszych biotyczek tamtych czasów, czyli że tak powiem, na chwilę dziejącą się w tej książce. No i Paul Grayson pracuje dla Cerberusa, Paul Grayson pracuje dla Illusive Mana, ale on, Illusive Man, każe mu w tej książce wyrwać swoją córkę z programu Podniesienie i przekazać ją Cerberusowi, ponieważ Cerberus ma tam dla niej swoje plany, ponieważ okazuje się, że Gillian Grayson, czyli córka Paula Graysona, jest bardzo, ale to bardzo potężną biotyczką. I ogólnie cała ta akcja tej książki dzieje się już po wydarzeniach z pierwszej części gry, czyli po wydarzeniach, kiedy to Commander Shepard pokonał Serena Arteriusa i Suverena, czyli pierwszy okręt żniwiarzy. I to jest właśnie akcja osadzona między chyba pierwszą a drugą częścią gry.
No i mamy tutaj przede wszystkim dużo akcji, ponieważ jest to science fiction akcji, dużo takich elementów, można powiedzieć, filmów sensacyjnych, szpiegowskich. Jest tu sporo strzelania, sporo intryg, sporo ciekawych momentów, w których się coś dzieje. Paul Grayson spotyka po drodze w trakcie tej swojej misji Kaylee Sanders, którą poznaliśmy w pierwszej części z książek z uniwersum Mass Effecta, o której wcześniej już mówiłem w którymś poprzednim vlogu. I tą książką było Mass Effect Objawienie z Serenem Arteriusem na okładce. I tam właśnie jeszcze wtedy porucznik Anderson ratował tą Kaylee Sanders. W tej części Kaylee Sanders pracuje właśnie przy operacji, przy tym programie Podniesienie. Opiekuje się Jillian. No i tam się ci bohaterowie spotykają. Paul Grayson, który jest jeszcze narkomanem, uzależniony jest od takiego narkotyku, który się nazywa Czerwony Pył, który ma tam oczywiście wpływ na... No, to uzależnienie ma oczywiście wpływ na jego decyzje i jest, że tak powiem, poniekąd przywiązany do Cerberusa i do Człowieka Iluzji z powodu właśnie swojego uzależnienia od Czerwonego Pyłu. I ogólnie książka jest bardzo, ale to bardzo ciekawa. No ja już ją dosyć dawno czytałem, więc dobrze nie pamiętam całej tej akcji. Zresztą nie chodzi mi tutaj o to w tym vlogu, żeby wam tą akcję opowiadać. Ale uważam po prostu, że jeżeli chodzi o książki na podstawie gier, to książki do uniwersum Mass Effect naprawdę są bardzo, bardzo dobre i warto je poczytać. Tutaj jest całkiem to wydanie. Pierwszą część, czyli Mass Effect, Objawienie, o której kiedyś mówiłem, wydało wydawnictwo ISA. Później prawa do książek z tej serii, książek z uniwersum Mass Effect, efektu masy, przejęło wydawnictwo Fabryka Słów. Później wydało jeszcze jedną książkę, o której będę opowiadał w swoim czasie. Książka jest całkiem ładnie wydana. Mamy tutaj Geffa na okładce, chociaż no, Geffów tam raczej nie ma w tej książce. To jest tylko taki chwyt reklamowy, przyciągający widza. W każdym razie samo to, że autorem tej książki jest Drucker Pyszyn, już na pewno powoduje, że treść całej tej powieści na pewno jest mocno związana z wydarzeniami dziejącymi się w świecie Mass Effect, w tym uniwersum. Dość mocno jest powiązane z tym, co się działo po pokonaniu suwerena nad Citadeli, co się działo przed tym, jak Commander Shepard został odtworzony, zabity przez The Collectors, tych obcych, którzy pracowali dla żniwiarzy, zbieraczy i został odtworzony przez Cerberusa. Ogólnie jest tutaj sporo o Człowieku Iluzji, sporo o Cerberusie, o jego operacjach, o tym jak działa. Jest to ciekawa pozycja dla fanów tego uniwersum, warto naprawdę się z tym zapoznać, warto tą książkę poczytać. Nawet jeżeli nie kupić, to sobie gdzieś wypożyczyć w bibliotece, jeżeli będzie, i poczytać, ponieważ książka jest naprawdę ciekawym science fiction akcji, ciekawą pozycją dla miłośnika właśnie serii gier Mass Effect. I bardzo, ale to bardzo was serdecznie zachęcam do tego, żeby tą książkę przeczytać, szczególnie że napisana jest naprawdę bardzo dobrym, wciągającym językiem. Drucker Pyszyn, co by o nim nie powiedzieć, to jednak te książki już pisać umie, nie tak jak na przykład Oliver Bowden, który jest autorem serii książek z Assassin's Creed, o których też kiedyś jeszcze opowiem. Więc naprawdę polecam książki Drucker Pyszyna i bardzo osobiście mi szkoda, że ten człowiek odszedł z BioWare'u i nie jest już scenarzystą kolejnych Mass Effectów, więc mogę się troszkę obawiać o to, co się będzie działo w Mass Effectie 4, jeżeli chodzi o fabułę. A mam nadzieję, że nie spieprzą tego dziedzictwa, tej spuścizny po Karpyszynie w BioWare'ze w kolejnych częściach Mass Effecta.
I cóż, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i naprawdę zapraszam nie tylko fanów gry Mass Effect, ale też fanów książek science fiction, takich lżejszych, rozrywkowych, książek science fiction akcji, gdzie nie ma tam jakichś głębokich przemyśleń nad różnymi problemami dotyczącymi ludzkość teraz lub w przyszłości. Jest to rozrywkowa powieść akcji, sensacyjna powieść, szpiegowska troszkę, z elementami, no, w uniwersum science fiction w odległej przyszłości. Naprawdę warto się z tą pozycją zapoznać. No i to i by było na tyle. Wydaje mi się, że zachęciłem was do poczytania tej książki. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia. No i cześć.